dzisiejszym odcinku przed wami losowy anime skin challenge. Teraz możecie zobaczyć, jaki skin odpowiada jakiej klasie broni, a czy uda mi się wygrać grę, oglądajcie do samego końca. Pierwsze podejście i pierwsze podejście można powiedzieć, że jest mega ciężkie, dlatego że mam do zebrania złote przedmioty. I szczerze wam powiem, na samym wstępie totalnie nie wiedziałem, gdzie mam lecieć, no bo jak wiecie, mogę... O, dobra widzowie, i o to chodziło. Ej, szczerze wam powiem, że tutaj naprawdę jestem w szoku, że coś takiego się udało. Oczywiście musimy uważać na innych pozostałych graczy, ponieważ tutaj oczywiście ktoś zaraz może być. W razie czego wezmę sobie pompę do ulepszenia, jeśli nic bym nie miał. No i zobaczmy, czy mamy coś. To jest właśnie, widzowie, moje szczęście. To jest moje szczęście, w którym, no, jest jak jest. Także słuchajcie, pierwsze co zrobimy, to wymienimy sobie klucz na pierwszy złoty item. A drugie co sobie zrobimy, to polecimy na te chesty, które się otwierają chyba przez minutę. Dzięki temu, że one się otwierają, no to dostaniemy loot. Tylko muszę to zrobić szybko, ponieważ tylko na początku są złote itemy w nim. Najgorsze jest to, że w tych skrzynkach, które są za tą ścianą, nie ma nic złotego. I w sumie, widzowie, możemy zrobić tak, że jedna łapka w górę teraz, to jest dla mnie dokładnie jeden klucz, który po prostu znajdę w tym meczu. Więc teraz koniecznie zostawiajcie łapy w górę i zobaczymy, ile kluczy udałoby mi się zebrać dzięki wam. No i oczywiście, widzowie, przy okazji, jak będziecie zostawiać łapy w górę, sprawdźcie, czy subskrybujecie kanał i czy macie zaznaczony dzwonek. To jest mega ważne, no bo o kodzie Evela to chyba już nie muszę wam wspominać, co? Dobra, wyskakujemy sobie tutaj na jumppada i lecimy na kolejne klucze, a kolejne klucze są bodajże na tamtej lokacji. Ej, a czekaj, czy coś u dziadka do orzechów by było? W sumie tutaj będą pewnie ze trzy skrzynki. Aha, bo choinki nie ma, to pewnie nie będzie. Najgorsze jest to, że lecę sobie na klucze, a tam jest ziomek, nie? Czy tylko ja mam takie szczęście? Weźmy sobie tutaj samochód i przejedziemy po prostu na kolejne klucze. Nie na te, no bo tutaj, jak mówię, jest ziomeczek i w sumie chyba już mnie widział. Dobra, bierzemy samochód i lecimy na kolejne klucze. Jeśli chodzi o kolejne klucze, to kolejne klucze będą tam na wprost. Tutaj też się coś pojawia, więc później przyjdziemy zobaczyć, być może coś tam NPC sprzedaje albo coś takiego. Także ja sobie wyjeżdżam w tamtą stronę, chyba tam nikogo nie ma. Ej, myślałem, że ta tyrolka, którą tam widać, to jest stojący ziomek na tym, ale chyba wygląda na to, że nie. Ej, czemu te samochody tak strasznie teraz obijają? O co chodzi? Weźmy oczywiście sobie perka. Ej, i dwa klucze, widzowie. No, dzięki wam, że zostawiliście łapki w górę. Mam już trzy klucze. Lecimy dalej, widzowie, z łapkami. No, ja będę miał fajne, mocne przedmioty. I mamy złotego SMG-ka na początek. I to mi się podoba, bo już będę mógł do kogoś spamić. Także zabieramy sobie tego SMG-ka i zobaczmy, co my tutaj jeszcze mamy. Mamy tutaj coś do leczenia. Ej, mamy trzy rybki już i to jest mega sprawa. Zobaczmy tutaj, czy coś jest. Wygląda na to, że mamy skrzynkę, w której, uwaga, co będzie. Ej, halo, czemu tego nie mogę otworzyć? Co to jest za zgliczowane jakieś dziadostwo? Widzowie, nie wiem, o co chodzi. Zbierajmy oczywiście jeszcze macy, bo bez maców to my nic nie zrobimy. Weźmy sobie te tutaj splesze, amunicję. No i dobrze by było przelecieć na kolejne skrzynki, ponieważ kolejne skrzynki dadzą nam kolejne złote przedmioty. Dobra, wylatujemy na górę i wygląda na to, że nie ma tutaj chyba ani skrzynek, ani niczego. Ej, tutaj jest ziomek. Dawajcie go, widzowie, lecimy na tego ziomeczka. Panie kolego, czekacie coś specjalnego. Wow, 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 że mija się tutaj. Dobra. Łocie, panie, ej, XD. Widzę, nie miałem. Dobra, jest, nie miałem miejsca na tym przy klawiaturze i prawie zginąłem. Ale by były dymy, jakbym tak zginął od razu. No to by mi było naprawdę mega przykro. Ale na szczęście żyjemy. On nie miał nic złotego. Słaba sprawa, 39 osób w grze. Ej, dobra, wchodzimy tutaj, dlatego że wiecie, co my tutaj mamy. Mamy tutaj ulepszarkę, to jest raz. A dwa, mamy tutaj kolejne klucze. Ej, no co jest grane? Dobra, kupmy sobie może 6 spleszy. W razie czego, jakbyśmy się nie wyrobili na strefę. No bo wiecie, to może różnie być, że po prostu nie dojdziemy do strefy albo coś takiego. Więc dobrze by to było zebrać. Weźmy sobie jeszcze tego dużego ślurpa tutaj. Będziemy mieli od razu stówkę. Ej, kolejne chesty są tam u góry, więc wezmę sobie te kolejne chesty, a tą pompę to ja przecież wyrzucę, bo już mam broń. Zapomniałem w ogóle o tym, przepraszam. Zobaczmy, czy mamy kolejne klucze z perka. Dobrze by było, ale wygląda na to, że nie. Przerolujmy tego darmowego perka i będziemy mieli ammo. Dobra, weźmy sobie to ammo. No bo ja naprawdę liczę, że tutaj będzie coś złotego. Przynajmniej mam taką nadzieję. No jak widzicie, no nie jest kolorowo. Ej, jest awupa. I w ogóle cześcik, jaki dziwny. Dobra, widzę, mamy awkę.
Jest git, mamy motor. Wow, ja w ogóle o tym motorze zapomniałem. Bierzemy sobie tutaj całą amunicję. Bierzemy sobie tutaj kolejnego chesta. Ej, od kiedy tu jest tyle skrzynek? Nie wiedziałem w ogóle o tym, że to tak tutaj wygląda. Czyli mamy AWP, a tu lekomat. Ej, myślałem, że to jest złoty jakiś ten. Ale jednak nie. Dobra, jedziemy sobie do strefy. I w sumie, czy ja mam jeszcze jakikolwiek klucz? Wydaje mi się, że chyba nie. I co, widzowie? Pierwsze podejście. Ej, jest skrzynka złota. Lecimy na złotą skrzynię. Ale ona jest dopiero tutaj. Dobra, nie zdążymy na złotą. Wyjedźmy sobie może do góry i się podleczmy. Bo w razie czego, jakby tutaj ktoś stał, no to wiecie, może być różnie. Dobra, wyjeżdżamy sobie tutaj na sam szczyt. I dobrze by było i w jakiś sposób się uleczyć. Ej, na przykład tym... Wow, na przykład tym ogniskiem. Dobra, dzień dobry. Poprosimy tutaj rozpalić mi ognisko. Bierzemy sobie jeszcze tutaj tą beczkę i dobrze by było pozbierać jeszcze jakieś przedmioty, z których będziemy mogli grać. Mamy dosyć dużo amunicji. Wygląda to dobrze. Ty! A czemu to tak szybko zgasło? Ej, co ja tu zrobiłem? Ja rzuciłem splasha, czy... Ej, nie wiem, co tam się wydarzyło, ale dobra. Weźmy sobie, podjedźmy tutaj, weźmy sobie jeszcze przedmioty jakieś. Mam nadzieję, że mi ten motor nie zjedzie i dobrze się stało. No i co, widzowie? Ja mam dosyć dobre przedmioty, a takie dobre przedmioty są również na mojej mapie. Dajcie znaka, czy graliście już na mojej mapie, czy jeszcze nie. Pod do mapy wam się teraz tutaj wyświetla, jakbyście chcieli pograć. I mam, widzowie, pewien plan. Mam fajny pomysł na odcinek, w którym... Zajedźmy sobie tutaj, weźmy sobie te skrzynki. Dzień dobry, skrzyneczka, proszę bardzo. Skrzyneczka, proszę bardzo. I dzięki temu będziemy się mogli w końcu podleczyć. Raz i dwa. Dziękuję. Pyk. I jeszcze jedna skrzynka. Dobra, zabierzmy sobie to. Dobra, mamy jednego fraga jak na razie. Nie mamy pompy. Dobrze by było znaleźć pompę. Ej, a skąd mogę wziąć mityczną pompę? Z sejfu. I chyba tylko tyle, no nie? I złotą mogę znaleźć w tym na przykład. Ale no, żeby z tego znaleźć, to wiecie, to 2 lata będzie trwało. Nie wiem, czy dobrze widzę, ale za... Ja cię kręcę. Ej, wyłączmy na chwilę muzykę i zobaczcie, co tutaj się wydarzyło. Nie wiem, czy dobrze widzę, ale za... Ale mnie to wystraszyło. XD. Ej, patrzcie się, tu jest jedna lama, a tu prawdopodobnie jest druga. Dobrze by było, żeby była druga. I tak, widzowie, wygląda na to, że tak, dobra. Dobra, lecimy. Wow, ej, jak ona ma mało HP. Ej, czemu były 2 lamy obok siebie? A ja zawsze nie mogę znaleźć tych lam. Bardzo dobrze to wszystko wygląda jak na razie. Dobra, musimy sobie zabrać to. I to. I weźmiemy sobie tak. Ej, ile tu jest leczenia? XD. Ej, a gdzie jest moja ta? Dobra, tu jest moja ta. Dobrze by było znaleźć shotguna i dobrze by było znaleźć jeszcze klucz. Ej, szczerze wam powiem, że trochę się cykam. Dlatego, że nie będę mógł już nic zabrać, tylko tą ślurpownicę, no nie? Czy my mamy amunicję? Ej, mamy dużo ammo? Czy mamy... Ej, jest coś złotego, ale ja już nie... Nie mam klucza! Nie, pistolet! Pistolet by się przydał, ale czy ja bym chcę coś innego? Wydaje mi się, że do spamienia i tak dalej mamy wszystko. Macy, ej, bardzo dobrze to wygląda. Macy mamy, wszystko mamy, tylko teraz nie mamy szabelki do ucieczki w razie czego, ani nie mamy tych nowych mitycznych takich do przechodzenia i to jest trochę słabe. Tutaj ktoś był z tego co widzę i może tam ktoś jeszcze jest w sumie. Może ktoś być na Cytadeli. Na Cytadeli jest zabrana flaga. Tutaj ktoś nic nie pozabierał. Dziwnie to wygląda. Wejdziemy sobie na ten zamek, tylko... Ej, to nie jest w strefie i to mi się trochę nie podoba. Ej, dobra, wchodzimy na Cytadelę, wchodzimy na Cytadelę, ale czuję, że jak dostanę tutaj głowę zaraz od kogoś ze snajpy, to mi aż się zrobi przykro. Idziemy tutaj bardziej w lewą stronę, w razie czego. O, właśnie. Tak jak mówiłem, już ktoś do mnie bije. Ej, zepsuty automat. Widzowie, jakbyście chcieli, żebym znalazł zepsuty automat i zagrał tylko lutem z zepsutego automatu, koniecznie, widzowie, napiszcie w opisie, tak, chcemy taki odcinek. No i co? Patrzymy, czy kogoś tu mamy. Mam nadzieję, że nikt nie wyjdzie mi po tyrolce od tyłu gdzieś. Tam nikogo nie ma. Tam nikogo nie ma. Tam na dole też nikogo nie ma. Ej, a co to tutaj jest? Patrzcie, co tutaj jest. Ja w ogóle nie wiedziałem, że to tutaj jest. Jakieś wyrosło coś z ziemi. Jakieś pazury? Aha, jeśli chodzi o moją strefę, jak widać, no nie wygląda ona dobrze. Mamy 2 perki do odebrania, zobaczmy. O. No. Aha, akurat uderzyłem w nie tego gościa, co trzeba. No, wiecie co, no po prostu, no nie. Ej, skąd on ma w ogóle takiego gościa? On tam stoi. O, on ma też AWP. On ma też awkę. Dobra, wejdź, wejdź do tego. To nie ja, to nie ja. No, choinka.
najgorzej się strzela do takich gości, o których nie wiemy, jak oni się ruszą, no nie? Ej, gdzie ten ziomek? Ty, bo ja muszę schodzić. Ja zapomniałem, że ja muszę zejść. On idzie za mną. Dobra, musimy wejść tu do wody. Rafa, leć! No, będziemy mieli zaraz problem. Nie mam sprintu w ogóle, nie mam sprintu. Dobra, odpływamy w prawą stronę. Ja w ogóle zawsze awkę noszę na drugim slocie. I jak nie mam awki na drugim slocie, to wszystko mi się miesza. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja tak mam bardzo często. Ej, czemu tu się nie da płynąć? Musimy uważać za sobą. Dobrze, że ja kupiłem te splesze, bo przecież teraz bym się już wywalił. Wychodzimy sobie tutaj z tej strony. No i teraz nie bardzo nam się idzie nawet uleczyć, bo zaraz ktoś tu o mnie będzie wiedział. Wydaje mi się, że pójdziemy sobie do prawej. Tu ktoś może być. Dobra, zejdźmy sobie w tamtą stronę. Ej, ale te strefy są jakieś dziwne. Te strefy są mega dziwne. Dobra, lecimy dalej. Wejdźmy sobie tutaj do góry. Ej, mam nadzieję, że uda mi się to zrobić za pierwszym razem. O, tam ktoś jest. Dobra, dobrze by było, wiecie. A, nie widać już stąd. Najgorzej, a... Mam taką fajną sytuację. Ej, coś mi nie siedzi z tej awupy dzisiaj. Coś mi nie siedzi z tej awki. Tam są oboje, tam są oboje. Mam nadzieję, że... O, ty no. Cały czas mnie ta strefa goni. No, choinka, widzę. To nie jest mój... Nie jest mój dzień do tego. Nie jest mój dzień. Ja muszę pamiętać, że oni i tak mają katanę w razie czego, więc... No, na pewno nie uda się tego, wiecie, jak zrobić. Żeby ich podwalić. Dalej nie wiadomo, gdzie oni są. My musimy iść do strefy. 7 osób. Dobra, bierzemy tą tyrolkę tu. Przejdźmy na tyrolce. Mam nadzieję, że tutaj nikogo nie ma. Wychodzimy na górę. I teraz pytanie, gdzie jest reszta? Tu nie ma nikogo. Gdzieś od strefy powinna iść tamta dwójka, no nie? To czy oni w ogóle... A, już 6 osób. Być może oni zginą... O, tam jest. Jest tam, jest tam. Chodź tędy. Aj, aj, aj. Ej, no i ten ziomek zamiast iść tędy, żebym ja go mógł trafić, to poszedł jakoś na odwrót. No co za bezsensu. O, jest tutaj. No, 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 buduj. Oj, choinka, widzowie, nic nie siedzi z tej awupy mojej. Nic z tej mojej awki nie siedzi. Dobra, on się będzie palić. Ej, chłop ma podpalającą snajperkę, trzeba na to uważać. 5 osób, ta strefa strasznie szybko idzie, bo oni znowu zmienili strefy. Nie wiem, czy wiecie, ale im mniej ludzi teraz w strefie, tym szybsza jest. Tu mi ziomek idzie w tą stronę. No, ten ziomek ma przypał. Dobra, przejdźmy sobie może w tamtą stronę, bo zaraz mnie będzie dwójka trzymać. A! Lecisz? No, dobrze, dobrze, dobrze. Ale mi się ręka zatrzęsła, widzowie. Ja cię kręcę. Bierzemy sobie tak. Co ty sobie, gościu, myślisz? Dobra, dwie osoby, no i to jest to, widzowie. Ej, ale się zestresowałem, ja cny gwinciar. Pamiętajcie, że mitycznych przedmiotów również mogę używać, dlatego że są one do złotych. Mamy jeden na jeden. W sensie, oni jeden na jeden i jeszcze jestem ja. Więc no, w sumie nie ma jeden na jeden. Nie wiem, skąd ja sobie to wymyśliłem. Tam się chyba tłuką, nie? Tak, tam się tłuką. Więc my sobie to zrobimy w ten sposób. Dobra, wyjdźmy jeszcze wyżej. Czyżby oni tam mieli jakiś łuk? Oni na czymś przechodzą. No i teraz ja jestem pomiędzy dwoma prawdopodobnie. Ej, czy on mnie nie podwali gdzieś tam? Mam taką nadzieję, że nie. W sumie to nie wiem, gdzie mam chłopa. Chłopa szukać, on ma AWP. Wow! Nie wiadomo, gdzie jest ten drugi. Oj, 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 oj. Widzowie, moja strefa jest. Zobaczmy niżej. Ten ziomek ma te, wiecie, do przechodzenia. Tamten mi może podwalać. No, musimy uważać na to. Dobra, ten jest wyeliminowany. Nie wiem, gdzie on jest. A, on jest na samym dole, bardzo dobrze. Ej, nie wiadomo, gdzie ten typ jest, nie? Dobra, 40. Ej, nic nie mówię, bo tu się trzeba skupić. Oj, 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 oj. No, nie mam przeładowanego. Dobra, ej,
Ale się tutaj, jak ja się zestresowałem. Widzowie, sam jestem w szoku, że udało mi się to zrobić za pierwszym razem. Zostawiajcie łapy w górę, subskrybujcie kanał Codevela i wbijajcie na moją mapę. Trzymajcie się, na razie, cześć.